Bardzo proszę panią doktor Izabelę Kopanie z Instytutu Sztuki PAN, która opowie nam o Magdalenie Morskiej w Zarzeczu i o codzienności w pałacu. Myślę, że to będzie niezmiernie interesujące, bo zazwyczaj dostajemy takie informacje suche, naukowe, a tutaj no, pani przedstawi nam, w jaki sposób to życie płynęło tutaj. Dziękuję i bardzo prosimy. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w konferencji. Jest mi bardzo miło przyjechać do Zarzecza po 3 latach, widzieć jak dużo tutaj się zmienia. Zmienia się oczywiście na dobre i bardzo cieszę się, że mogłam wrócić do Magdaleny Morskiej po czasie już dużo dłuższym, po latach 15. W polskiej historii sztuki Magdalena z Dziedzuszyckich-Morska funkcjonuje jako założycielka oraz autorka koncepcji kompleksu pałacowo-ogrodowego w Zarzeczu, a także jako artystka amatorka, która stworzoną przez siebie posiadłość, pałac, budynki ogrodowe oraz domy wiejskie upamiętniła na kartach wydanego w 1836 roku w Wiedniu albumu opatrzonego tytułem Zbiór rysunków wyobrażających celniejsze budynki wsi Zarzecza w Galicji w obwodzie przemyskim leżącej, częścią z natury zdjętych lub uprojektowanych, z opisem budownictwa wiejskiego w sposobie holenderskim i angielskim i ogólnymi myślami o przyozdobieniu siedlisk wiejskich. W rozważaniach historyków sztuki postać Magdaleny z Dziedzuszyckich-Morskiej zaistniała wraz z opublikowaniem przez profesora Tadeusza Jaroszewskiego w latach 50. ubiegłego wieku artykułu na temat tzw. grupy pałaców z rotundą w Narożu. Blisko 4 dekady później, w 1991 roku, osobę Morskiej wydany jej sumptem zbiór rysunków włączono do przełomowej w polskich badaniach nad twórczością kobiet artystek wystawy Artystki Polskie, która miała miejsce w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ponad 15 lat temu, za namową pani profesor Anny Sierackiej, a po uprzedniej wizycie w Zarzeczu, postanowiłam przyjrzeć się Magdalenie Morskiej i związanej z nią posiadłości. Wówczas też, dzięki lakonicznej informacji zamieszczonej w Słowniku Artystów Polskich, mówiącej o akwarelach przedstawiających elewacje i plany budynków wzniesionych w Zarzeczu, a mających znajdować się w Lwowskiej Galerii Obrazu, trafiłam do Oleska, gdzie udało mi się zidentyfikować akwarele oraz do Biblioteki Naukowej imienia Stefanyka, gdzie miałam okazję zapoznać się z dokumentami prawno-majątkowymi Magdaleny i Ignacego Morskich oraz listami kierowanymi do Morskiej. Materiały te, a także dokumenty ze zbioru Morskich i Dziedzuszyckich przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych, jak też listy Magdaleny Morskiej do różnych adresatów przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej pozwoliły na nowo spojrzeć na osobę założycielki Zarzecza. Umożliwiły zrekonstruowanie procesu powstawania i koncepcji architektonicznej oraz ideowej wioski domów wiejskich w typie holenderskim oraz na zaproponowanie nowego datowania samego pałacu i przesunięcie czasu powstania budynku z lat 1817-1819 na okres od 1807 roku do około 1812 roku. Analizowane przeze mnie dokumenty ikonograficzne oraz archiwalne ciągle stanowią kopalnię nowych informacji na temat Morskiej, jej upodobań artystycznych, zainteresowań architekturą, ogrodnictwem, botaniką, historią i polityką. Wiele mówią o jej przyjaciołach i formacji intelektualnej bliskiej jej elity, a w końcu także o pałacu, jego wnętrzach i wyposażeniu. Sięgając po raz kolejny do notatek Magdaleny oraz jej korespondencji, chciałabym wrócić do wielkiego projektu, jaki towarzyszył jej przez całe życie, stworzenia idealnego siedliska wiejskiego. Projektu, który miał wymiar tak estetyczny i ekonomiczny, jak i patriotyczny. Na Zarzecki Pałac i kompleks idealnych domów wiejskich chciałabym spojrzeć nie tylko w kontekście tradycji architektonicznej czy lokalnego i kulturowego kontekstu ich powstania, a przez pryzmat codziennych działań i wydarzeń, które towarzyszyły ich realizacji. Na krótką chwilę należy jednak zatrzymać się nad postacią właścicielki Zarzecza. O dzieciństwie i wczesnej młodości Magdaleny Dziedzuszyckiej, urodzonej w 1762 roku córki Tadeusza Dziedzuszyckiego i Salomei Strębińskich, niewiele wiadomo.
Niewiele też wiadomo o jej ponad 30 latach życia u boku męża Ignacego Morskiego, którego poślubiła w 1783 roku. Małżeństwo to, jak doskonała większość zawieranych wówczas związków, zostało zaaranżowane przez rodzinę, matkę i ciotkę Magdaleny. Po przekazaniu Morskim dóbr posagowych Magdaleny, co nastąpiło dopiero w roku 1791, ze względu na długotrwałe spory między administracją austriacką a spadkobiercami Tadeusza Dziedzuszyckiego, małżonkowie odbyli podróż do Włoch. Dokumentują ją portrety Ignacego i Magdaleny pędzla Pietro Labruzziego oraz uchwytne w notatkach Morskiego wydatki, jakie poczynił w różnych włoskich miastach. Relacje mówiące o późniejszym życiu Magdaleny oparte są na trzech zasadniczych źródłach. Obszernej nocie na temat hrabiny sporządzonej przez pamiętnikarza Franciszka Xawerego Preka, wyjątku z kroniki domowej Dziedzuszyckich spisanej przez historyka Maurycego Dziedzuszyckiego oraz na tekście referatu Dzieje i opis Pałacu Zabytkowego w Zarzeczu, jaki wygłosił w 1945 roku ostatni ordynat Włodzimierz Dziedzuszycki. Prek i tradycja domowa Dziedzuszyckich utrwalili wizerunek Morskiej jako znakomitej damy, sprawiedliwej pani, uprzejmej sąsiadki, przychylnej krewnej, filantropki i patriotki, który współgrał tak z wartościami, jakim hołdowało ówczesne ziemiaństwo, aktywne politycznie i intelektualnie, jak też z wymogami, jakie ówczesne społeczeństwo stawiało kobietom. Zarówno Maurycy, jak i Włodzimierz Dziedzuszyccy, pisząc o Morskiej, wyznaczają porządek jej biografii. Za najistotniejszy moment, tak w jej życiu, jak i historii posiadłości w Zarzeczu, uważają rozstanie z Ignacym, które Włodzimierz cytuje już około roku 1800. Istotnie, moment, w którym rozeszły się drogi Ignacego i Magdaleny, był w jej życiu przełomowy. Formalnie stało się to, jak już słyszeliśmy, jednak dużo później niż podaje Włodzimierz. Jeszcze w roku 1807 Morscy rozpoczęli trwające ponad 5 lat pracę nad budową i wyposażeniem Zarzeckiego Pałacu, który docelowo miał być ich wspólną rezydencją. O rozpadzie małżeństwa zadecydowały właśnie utracone ciąże, ale także odnotowana przez Franciszka Preka namiętne uczucie, jakim Morski obdarzył Zofię Czosnowską. Uczucie to w poważny sposób zagrażało przyszłości i bezpieczeństwu finansowemu Magdaleny. Morski bowiem zapewnił Czosnowskiej pensję, a po jego śmierci spadkobiercy mieli wypłacić jej 100 tysięcy czerwonych złotych holenderskich. W razie zaś jakichkolwiek prób obalenia tej donacji, Zofia Czosnowska miała być właścicielką wszystkich ziem Morskiego. W starania o odzyskanie majątku zaangażowana była cała rodzina Magdaleny, a poczynione zabiegi okazały się skuteczne. Mocą testamentu Ignacego sporządzonego w kwietniu 1818 roku Magdalena ponownie stała się spadkobierczynią wszystkich jego dóbr. Rok 1818 był w jej życiu przełomowy. W wieku 56 lat, czyli stosunkowo późno, stała się niezależną kobietą dysponującą znacznym majątkiem i włościami, którymi musiała zarządzać. Od tego momentu jej postać jest o wiele łatwiej uchwytna w archiwaliach i źródłach publikowanych. Wówczas też, jak się wydaje, Morska zaczęła sporządzać szczegółowe rejestry przychodów i wydatków. W 1818 roku, co najważniejsze, Magdalena osiadła w Zarzeczu. Moment przeprowadzki zanotowała bardzo skrupulatnie. Wprowadziłam się do nowego domu w Zarzeczu w roku 1818, 22 września, pisała w notatkach. Wówczas też zaczyna się jej samodzielne życie i trwające 3 dekady pracy nad upiększeniem, jak pisała, Zarzecza. Codzienność Morskiej w Zarzeczu to przede wszystkim rutynowe zajęcia związane z doglądaniem posiadłości, ogrodu i roślin wznoszonych przez wiele lat domów wiejskich, w końcu także z długimi pracami nad przygotowaniem do druku zbioru rysunków. Urozmaicały je spotkania towarzyskie i liczne odwiedziny gości, którzy przybywali do Zarzecza w poszukiwaniu porad gospodarskich, w celu wymiany roślin, czy w końcu zwabieni informacjami o nowym sposobie murowania na wzór holenderski. Jak pisała Morska, reszta tygodnia, poza niedzielą, spokojnie się przepędza na różnych zatrudnieniach, które po większej części mają za cel ozdobę miejsca, w którym spodziewam się przepędzić tak szczęśliwie resztę życia. Dom rzadko i tylko dla ważnych przyczyn na krótko opuszczam, pisała w innym miejscu. W 1829 roku w liście adresowanym do Jana Śniadeckiego Morska pisała: przyłączam jeszcze jeden rysunek,
który jest wyjątkiem z wielu innych zarzecza już zrobionych. Jest to wewnętrzne urządzenie mego mieszkalnego pokoju, gdzie zawsze jestem, kiedy nie w ogrodzie lub przy jakiej fabryce. Jest w nim stolik, przy którym i w ten moment i ten list piszę. Druga osoba siedząca przy szafie jest moja bratanka Henrietta Dzieduszycka, która na ten czas, spodziewając się ojca pilnie, przeglądała Gazetę Lwowską, chcąc wiedzieć, czy już tam ze wsi przyjechał. Szafa wyrażona w rysunku zajmuje dwie ściany. Jest z krajowego drzewa brzostowego z politurą, ozdobiona widokami Włoch Kejzermana, które panu są znajome. Ta szafa otacza wkoło łóżko, szezlong i kanapa. Wchodzę w te szczegóły dlatego, że ten sposób meblowania pokoju jest nie tylko ozdobny i trwały, ale mocno się przyczynia do dobrego porządku i wygody domu. Dlatego prócz salonów, które są w sztukateria, ozdobione różnymi widokami, niektóre bistrom robione, co przy tym samym kolorze drzewa dobry skutek robi. Ten wyjątek jest nie tylko jednym z nielicznych komentarzy, jakie Morska pozostawiła na temat wyjątkowych pod względem wystroju wnętrz pałacu, ale także dobrze oddaje spektrum zajęć, którym poświęcała relatywnie najwięcej czasu. Pisaniu, rysowaniu, opracowywaniu koncepcji nowych dekoracji w posiadłości. Zachowane dokumenty Magdaleny każą widzieć ją jako osobę niezwykle skrupulatną, praktyczną i pragmatyczną. W jej pismach, zwłaszcza tych z ostatnich lat życia, silnie wyczuwalna jest potrzeba porządkowania. Tej zimy jestem zajęta uporządkowaniem swoich dawnych notatek i różnych papierów, które dotąd porozrzucane byli. Pisała w liście do Henrietty Dzieduszyckiej, córki najbliższego jej brata Wawrzyńca. Zrobiłam sobie wyjątek z rejestrów 24-letnich całej mojej domowej ekspensy. Każdy rok podzieliwszy na 9 kategorii, jak to ekspens kuchni, sprawunki do domu, dla siebie, podróże do ogrodu. Połączywszy notaty, co w którym roku było dla mnie ważniejszego, co mi było tym łatwiejsze, że od 1818 roku pilnie zapisuję moją domową ekspensę. Wśród dokumentów Magdaleny istotne miejsce zajmują sporządzane przez nią wypisy, pokazujące krąg jej zainteresowań. Morska z upodobaniem czytała literaturę piękną, studiowała dzieła historyczne, publikacje z zakresu ogrodnictwa oraz popularne czasopisma. W tych ostatnich poszukiwała przede wszystkim praktycznych porad gospodarskich. Z pism takich jak Rozmaitości Lwowskie, Izis Polska, Gazeta Lwowska, czy też innych specjalistycznych francusko- i niemieckojęzycznych pism poświęconych przede wszystkim ogrodnictwu, kopiowała długie przepisy. Na sztuczny kamień, na lakier do drewna, czy też na kit do budowli wodnych. Wiele z nich, o czym świadczą notatki, próbowano zastosować w zarzeczu. Do tych notatek Morska wielokrotnie wracała, opatrując je własnymi komentarzami, czy też sugestiami odnośnie do receptur. Przepisy sprawdzone przekazywała przyjaciołom, zapraszając ich do obejrzenia rezultatów, jakie dawało wykorzystanie produkowanego na miejscu sztucznego kamienia. Z podobną skrupulatnością Magdalena podchodziła do hodowanych przez siebie roślin. Sporządzała dokładne spisy roślin sadzonych w zarzeckim ogrodzie. Wraz z przyjaciółmi wymieniała sadzonki, nabywała kwiatowe nowości, sama zajmowała się hodowlą nowych gatunków kwiatów. Doskonale orientowała się w rynku kwiatów, nabywała katalogi roślin dostępnych u europejskich hodowców, a także ilustrowane kompendia botaniczne. Bardzo często odwiedzający ją niespodziewanie goście zastawali ją właśnie przy pracy nad rabatkami. Z roślinami wiązała się też jej amatorska działalność artystyczna. Bardzo dużo czasu poświęcała układaniu, a następnie malowaniu wedle natury, klombów kwiatowych, o czym z upodobaniem wielokrotnie pisała w listach bratu Wawrzyńcowi. Mieszkający w Jabłonowie Wawrzyniec Dzieduszycki był Magdalenie najbliższym z licznego rodzeństwa. Jak pokazuje korespondencja, łączyła ich wspólna pasja do uprawiania roślin i prac w gospodarstwie. Tak jak Magdalena zajęta była ozdabianiem zarzecza, tak Wawrzyniec nadzorował prace budowlane i dbał o ogród w Jabłonowie, który to ogród przyjaciel ludu zaliczył do najwybitniejszych założeń ogrodowych w Galicji. Magdalena przysyłała bratu plany i widoki, jak pisała, abrysy domów wznoszonych w zarzeczu, mebli czy też wzory upięcia tkanin. Rysunki, a następnie ryciny wyobrażające widoki zarzecza trafiały do licznych adresatów, m.in. do Jana Śniadeckiego, Gwalberta Pawlikowskiego, Justyny Działyńskiej i innych członków rodziny. Samodzielnych prac morskiej, rysunków czy też akwareli zachowało się do dzisiaj niewiele. W wypadku niektórych jej autorstwo nie jest pewne. Jednak skrupulatne rejestry wydatków wykazują liczne zakupy materiałów plastycznych, tak dla niej, jak i pracujących z nią później artystów.
ołówków, farb akwarelowych, papieru do rysowania, a także materiałów do wykonywania mozaiki oraz szablonów, które wykorzystywano do ozdabiania domów wiejskich motywami kwiatowymi. Zachowane rysunki morskie, głównie szkicowe przerysy z wzorników architektonicznych, publikacji poświęconych dekoracji wnętrz, pokazują, że doskonała większość jej prac artystycznych, amatorskich, związana była z pracami nad posiadłością w Zarzeczu. Zamiar przeozdobienia Zarzecza i uczynienia dóbr dochodowymi towarzyszył Magdalenie przez długie lata. W jednym z listów do Jana Śniadeckiego Morska pisała na temat wznoszonych w jej dobrach domów holenderskich. Takich i tym podobnych budynków, większych i mniejszych, wybudowałam 14 od roku 1821 podług planu raz na zawsze ułożonego generalnego, którego uskutecznienie za mego życia jest pryncypalnym celem żądań moich, czyli rządzy, jak pan powiada, i w których nie ma inszej tajemnicy, jak chęć przyjemnego nadal mieszkania i pozostawienia po sobie pamiątki pięknej wsi w Polsce, których, jak pan wie, niewiele mamy. Dla koncepcji kształtu architektonicznego Zarzecza decydujący wpływ miała 7-miesięczna podróż po Europie, którą Morska odbyła w 1819 roku z Wawrzyńcem, a której trasa wiodła, jak pisała, do Paryża i Londynu, na Warszawa, Poznań, Drezno, Frankfurt, Holandia, Belgium. Koncepcję i genezę architektury domów holenderskich Morska wyjaśniła w liście adresowanym do Jana Śniadeckiego. W sposób holenderski odnosiła nie tyle do estetyki, co techniki. Rozumiała go jako murowanie bez tynku. Oprócz sporządzanych w trakcie podróży notat, za punkt odniesienia musiały jej także służyć liczne wzorniki architektoniczne, wydawane głównie w Anglii i Francji, a proponujące wzory ozdobnych i wygodnych budynków dla niższych warstw społecznych. Miała też do dyspozycji wydaną na rodzinnym gruncie pracę Krystiana Piotra Eignera, architekta Zarzeckiego Pałacu, a mianowicie wydane w 1791 roku budownictwo wiejskie z cegły glinosuszonej z plantami chałup wiejskich stosownie do gospodarstwa narodowego. Prace w Zarzeczu trwały nieustannie. Każdego roku w posiadłości przybywały nowe budynki, sadzono nowe rośliny, ozdabiano istniejące już budowle. W 1846 roku pisała do Henrytty z Dzieduszewskich-Pawlikowskich. Zajęta także jestem różnymi projektami do przyozdobienia na wiosnę Zarzecza. Stolarzów, malarzów, murarzów przez zimę zatrudniam. Stolarz mi robi treliarz na wijące rośliny do nowej owczarni. Ma 100 łokci długości, na podobieństwo tego, co widziałam w Wiedniu u barona Hugla i co tylko na gładkim, tynkowanym murze służy i bardzo zdobi, bo można dać na ścianie taki obrót tym roślinom, jaki się podoba i podług ułożonego na papierze rysunku. Na partery z niskich roślin w kształcie dywanów także robię rysunki dla mego ogrodnika. Każda podróż była dla niej podróżą po inspirację, tak jak choćby wspomniana w tym liście wizyta w Wiedniu w ogrodzie botanicznym barona Karla von Hugla. Zapewne około roku 1831, gdy po upadku powstania listopadowego Morska zaprzestała urządzania okazałych balów, a w jej domu zaczęli gościć powstańcy, skrystalizował się pomysł wydania albumu, który tradycji rodzinnej przetrwał jako pamiątka Zarzecza. Prace nad tym wydawnictwem, mianowicie sporządzanie stosownych rysunków, rozpoczęto jednak wcześniej. Publikacja ta, nosząca znamiona wzornika architektonicznego, traktatu o ogrodach, czy w końcu poradnika o charakterze czysto technicznym, jest na gruncie polskiego piśmiennictwa na temat architektury dosyć wyjątkowa. To jedyna publikacja, której celem jest kompleksowe zilustrowanie posiadłości, uchwycenie jej najważniejszych aspektów, najbardziej reprezentatywnych widoków, czyli pałac, wnętrza pałacowe, struktury ogrodowe, w końcu słynne domy wiejskie, także te w typie holenderskim. Najoryginalniejszą częścią wydawnictwa jest rozdział mówiący o kwestiach technicznych związanych z budowlą domów wiejskich. Wówczas Morska odsyła do konkretnych plansz i budynków wzniesionych w Zarzeczu. Pisząc o ogrodnictwie i zasadach dotyczących zakładania siedlisk wiejskich, garściami czerpała z bogatego piśmiennictwa. Sięgała do prac Izabeli Czartoryskiej, Stanisława Jundziła, Franciszka Giżyckiego. Prace nad zbiorem rysunków trwały bardzo długo. Moment publikacji albumu nie wyznaczał bynajmniej ich końca. Prace nad odbijaniem kolejnych rycin, kompletowaniem kolejnych egzemplarzy trwały przynajmniej do roku 1840. Praca nad zbiorem rysunków widziana z perspektywy codzienności to przede wszystkim praca z artystami. Morska zatrudniała 3 artystów związanych z Akademią Wiedeńską. Józefa Tabaczyńskiego, Antoniego Teplara i Franciszka Blaszka.
Tabaczyński był rysownikiem odpowiedzialnym za przygotowanie rysunków przedstawiających pałac, jego wnętrza i domy holenderskie. Teplar to rytownik, który na podstawie rysunkowych wzorów Tabaczyńskiego miał sporządzić akwaforty zamieszczone w albumie. Franciszek Blaszek, mieszkający w Wiedniu, specjalizował się w malowaniu kwiatów. Na początku lat 30. Tabaczyński i Teplar zamieszkali w Dobrach Morskich. Z Tabaczyńskiego hrabina była niezwykle zadowolona. Polecała go swoim licznym znajomym. Teplar był z kolei rytownikiem o dość ugruntowanej już wówczas pozycji. Najwięcej zgryzot przysparzał morskiej Franciszek Blaszek. Praca Blaszka nie ograniczała się do malowania kompozycji kwiatowych, w oparciu o której powstały litografie zamieszczone w zbiorze rysunków. Na polecenie Magdaleny przerysowywał on także rośliny z kompendiów botanicznych, jak też wykonywał studia z natury, by jak najlepiej poznać rośliny, kwiaty składające się na bukiety zamieszczone w albumie. Blaszek nadzorował także prace litograficzne, które zlecono popularnemu w Wiedniu litografowi Robertowi Terowi. W końcu zajmował się także kolorowaniem gotowych litografii. Artysta nieustannie nie wywiązywał się ze zleconej mu pracy. Gdyby nie jego opieszałość, zbiór rysunków ukazałby się zapewne 3 lata wcześniej. Jak donosił w 1832 roku, kwiaty, które miał malować, albo przekwitały, albo miał trudności w odnalezieniu wskazanych przez morską gatunków. Ciepła pogoda, pisał, która tak wcześnie nas nawiedziła, utrudniła mi realizację mojego zamiaru i miałem wciąż to nieustannie coś do uczynienia, by żaden kwiat nie przekwitł, pisał. W innym liście wskazywał na swoje słabe zdrowie i wymawiał się chorobą. Z łaskawego pisma waszej ekscelencji zrozumiałem, że rysunki, które pan Tabaczyński dla waszej wysokości wedle umowy ma wykonać, wkrótce będą ukończone, czemu ja niestety nie zdołałem sprostać z powodu mojej choroby, mianowicie przeziębienia z gorączką, która stanęła mi na przeszkodzie. W proces publikacji zaangażowanych było wiele osób z otoczenia Magdaleny. Kwestii związanych z cenzurą, a później drukiem, doglądał jej bratanek, syn Wawrzyńca Tytus. Między 1836 a 1840 rokiem gotowych było ponad 100 kompletnych egzemplarzy pamiątki Zarzecza. 50 uzyskało luksusową, skórzaną oprawę. Albumy trafiały do przyjaciół, sąsiadów morskiej, a także do kolekcji instytucjonalnych. Wydawnictwo komentowane było tak w prasie lokalnej, jak i zagranicznej. Wśród przyjaciół morskiej największym echem odbiły się wzmianki w prasie brytyjskiej po tym, jak w trakcie podróży po Anglii w 1844 roku Magdalena podarowała egzemplarz zbioru jednemu z londyńskich towarzystw, zresztą do dzisiaj zachowany w British Library. Posiadłość, jaką morska stworzyła w Zarzeczu, wpisuje się nie tylko w żywy wśród ówczesnych elit trend do upiększania włości, tworzenia ogrodów, malowniczych wsi czy intratnych dóbr. Morska była bezpośrednią spadkobierczynią myśli Izabeli Czartoryskiej, która praktyce upiększania włości nadała wymiar patriotyczny. Tendencja do poszukiwania konsolacji w naturze i ogrodzie, a także w pracy nad upiększaniem włości, nie obca była morskiej. Stworzone przez nią Zarzecze miało wymiar enklawy, prywatnej ojczyzny, w trudnej, porozbiorowej rzeczywistości. Patriotyczny wymiar Zarzecza, czytelny w korespondencji, notatkach Magdaleny, stanowi inną warstwę jej codzienności, tę, która była jednym z głównych motorów jej konsekwentnych działań.